Kiedy udziały rynkowe Kujawskiego utrzymywały się przez kilka lat na zbliżonym poziomie 36%, zastanawialiśmy się, czy nie osiągnęliśmy już sufitu wzrostu. Czy mamy szansę jeszcze urosnąć? Postanowiliśmy osadzić markę w trendzie zdrowej i naturalnej kuchni, aby przyciągnąć konsumentki wrażliwe na komunikaty zdrowotne. Zadecydowaliśmy, że każda kolejna kampania będzie prezentować wybraną cechę zdrowotną Kujawskiego. Inspektorze miły, nasz Kujawski ma ważne witaminy E, a także K. E i K. Bardzo cennym źródłem jest omega-3. Nasz Kujawski olej z pierwszego tłoczenia. Podkreślamy. Z pierwszego tłoczenia. Kto stosuje w kuchni, ten zaraz docenia. Nim trafią do tłocznika, tak dla formalności. Robimy ziarenką kontrolę jakości. Ale, że co? Dziś biznes Jasienku zakończy się piaskiem. Nie każde nasionko może być kujawskim. Kujawski osiągnął historycznie najwyższe wyniki sprzedażowe i wizerunkowe. Po pierwsze, wzrost udziałów wartościowych do poziomu 43%, plus 7 punktów procentowych. Pierwszy raz w historii Kujawski pobił marki własne. Po drugie, wzrost penetracji w populacji do 62%, plus 5 punktów procentowych. Po trzecie, wzrost brand equity do poziomu 51%, plus 6 punktów. I po czwarte, znaczący wzrost wszystkich atrybutów zdrowotnych. Kujawski pokazał, że nie ma czegoś takiego jak sufit kategorii i że można osiągnąć najwyższy w historii wynik bez obniżania price indeksu i zwiększania dystrybucji.